Trzeba przyznać, że odważnie poczynają sobie we Wronkach goście z Wysp. Frankowski, wychodzi Kamil Kosowski, sędzia puścił gry, nie ma spalonego. Kosowski pole karne, jest Mila, wyłożenie piłki i gol! 1-0 dla reprezentacji Polski. Sebastian Mila, 15 minuta meczu, no wreszcie gol dla reprezentacji Polski. Ale akcja, to co mówiliśmy, podanie do boku, dośrodkowanie, bardzo ładne zachowanie Kamila Kosowskiego, popatrzył, wyłożył jak na tacy piłkę. Tutaj dużo szczęścia ma Sebastian, bo nieczysto trafił tą piłkę i ta piłka ledwo wpada do bramki. Posłuchajcie, Czesław, nasi piłkarze, wreszcie ładne podanie ze środka pola Frankowskiego do wychodzącego na pozycję Kamila Kosowskiego. Wbiegał Sebastian Mila, no wystarczyło tylko dołożyć nogę, szczęśliwie zdobył tę bramkę Sebastian Mila. Tak, no ale zdobył tą bramkę nie tą nogą, którą chciał strzelić, bo widzimy, że odbijał lewą, tak, a w końcu trafił piłkę prawą nogą i to piszczelą. Najważniejsze jest to, że ta piłka znalazła się w siatce Jensa Martina Knudsena. Tak, ale tutaj bardzo ładne podanie jeszcze Tomka Frankowskiego z głębi pola. Naprawdę bardzo dobre podanie. Kamil podniósł głowę do góry, popatrzył, do kogo chce zagrać. Tam jeszcze był dobrze ustawiony również Irek Jeleń.